Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Państwo Ministrowie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości rządzi w trudnym okresie czasu, wtedy kiedy wybuchła pandemia, ponad 200 miliardów złotych skierowane zostało do polskich przedsiębiorstw. Wielki krzyk. Udało się zachować miejsca pracy, dzisiaj firmy pracują na pełnych obrotach, dzisiaj jest bardzo niskie bezrobocie. A przypomnę, jaką mieliście wtedy metodę poprawy warunków pracy, poprawy walki z inflacją, wtedy, kiedy rządził pan Tusk. Szukał guzika, żeby nacisnąć guzik z niskimi cenami. Nie znalazł, ludzie dostali guzik. Dzisiaj czytam w internecie, co pan Tusk mówi. Ja przecież nie mam klucza w ręku, który by pozwolił wrócić do polityki stuprocentowych 3%. Co to oznacza? Że jakby dać klucz panu Tuskowi, to powiem szczerze, dopiero byłaby bieda w Polsce.